piękna pora roku, nie ukrywam, że te spadające liście działają na mnie bardzo romantycznie. Natomiast jesień wiąże się dla motocyklistów, w ogóle ludzi jeżdżących na jednośladach, z wieloma problemami, które trzeba przewidzieć i trzeba im zaradzić. Ot na przykład, jeżeli macie kask, który nie ma takiej wkładki antyfog, to czym prędzej ją załatwię, bo jak będziecie jechali motocyklem w zimny dzień, a poranki są zimne, zaparuje wam szyba kompletnie, zresztą znacie ten problem. Druga kwestia to to, że można sobie radzić, podnieść troszeczkę wizjer do góry i wtedy jakoś to będzie w czasie jazdy działało, para zniknie, ale jak staniecie pod światłami i tchukniecie dwa razy, koniec. Także pamiętajcie o pinlocku. Pamiętajcie też o tym, że mimo to, że widzicie nade mną te piękne listki, jak one spadną na ziemię, nie ma zmiłuj, poślizg murowany na takich namokniętych liściach. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Do tego jeszcze pamiętajcie też o odpowiednim stroju. Jeżeli macie na sobie jakikolwiek termiczny zestaw, taki jak mój, na przykład Redline'a, no to działa, to naprawdę pomaga, ale warto pod niego włożyć pod koszulek, bo może przewiewać. Jeżeli nie macie dodatkowych wkładek, takich właśnie, które zabezpieczają przed wiatrem, to zróbcie. Też ważny jest windstopper na szyję i klatkę piersiową. Dzięki temu nie będzie wam aż tak zimno. No i co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żeby wszelkie sytuacje, no niepewne sytuacje na drodze móc wyjaśnić szybko. Zresztą wiele akcji na drodze, kiedy ktoś wam zajedzie drogę albo coś się stanie, załatwiacie tekstem. Ja mam kamery, mam to wszystko nagrane i zwykle ludzie reiterują, mówią: okej, przepraszam, to moja wina, ja zajechałem. To dotyczy zarówno motocykli, tu macie do wyboru kamerę M760D, kamera przód, tył, działają znakomicie. Kiedyś znalazłem jedną zgubioną rzecz dzięki tylnej kamerze, bo nawet zapisuje punkt na GPS-ie, gdzie ta rzecz spadła. Jeżeli jeździcie jednośladami typu hulajnoga czy rower, możecie używać kamery Mio MiView M700. To jest kamera, która ma akumulator, w związku z tym 3 godziny jazdy na rowerze, ja bym wymienił po 3 godzinach, też akumulatora wam starczy. Jeżeli chcecie dołożyć do niej drugą kamerę, tylną, to też to jest do zrobienia w przypadku tego sprzętu. Są możliwości podłączenia przez Bluetooth, nie przez Bluetooth, tylko przez złącze USB tej kamery. Ona już będzie stale ładowana, nie będzie problemu z 3 godzinami, tylko będzie chodziła tyle, ile wy będziecie jechać. To są takie drobne rzeczy, o których warto pamiętać. No i pamiętajcie o rękawicach. Często są rękawice, które mają taką wycieraczkę nałożoną na palcu. To się przydaje, kiedy jest deszczowy dzień, możecie sobie przetrzeć wizjer i jakoś będziecie dawali radę. No i opony. Jeszcze jedna ważna sprawa. Te opony, na których jeździliście w lecie, te, które mają twardość dość dużą i są w stanie przejechać duży dystans bez ścierania, w takich warunkach, kiedy temperatura jest bliska 3-4 stopni, to jest porażka, bo dogrzanie takiej opony to jest cud i musicie mieć świadomość tego, że ta opona o wiele gorzej trzyma. Zatem ostrożności, lewa w górę, szerokiej drogi i śmigajcie, motocykliści, byle bezpiecznie.